Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Rafał Dec. W firmie Samasz pracuję w dziale serwisu. W związku z dużą ilością zapytań dotyczących działania i prawidłowej konfiguracji parametrów pracy zgrabiarki taśmowej MRG postanowiliśmy nagrać kolejny film, w którym omówimy prawidłowe ustawienie maszyny. Pokażemy zarówno jak wygląda praca odpowiednio skonfigurowaną zgrabiarką, jak i przykłady z prac polowych w sytuacji, gdy parametry zostały źle dobrane. Zgrabiarki taśmowe, inaczej zwane nasiębierne, to profesjonalne maszyny rolnicze, które charakteryzują się wszechstronnością. Pozwalają na wiele kombinacji układania wałka, dają maksymalną czystość paszy, nie obijają listków roślin motylkowych od łodyg. Daje to wysoką jakość paszy i możliwość dostosowania maszyny do odpowiedniej w danym momencie technologii zbioru, zachowując przy tym maksymalną wydajność plonu. Zgrabiarkę stosuje się do zgrabiania zielonki, traw lub roślin motylkowych w technologii pracy z przyczepą samozbierającą, prasą belującą lub sieczkarnią. Dlatego też w zależności od wyboru metody późniejszego zbioru zielonki, przed rozpoczęciem pracy należy ustalić i dostosować kierunki ułożenia i szerokości wałków zielonki. Przy zakupie MRG mamy do wyboru dwie przekładnie walcowe, potocznie nazywane multiplikatorem, które oferują opcję pracy 540 lub 1000 obrotów na minutę wałową ciągnika. Rozróżniamy cztery główne parametry pracy. Pierwszy, prędkość rotorów podbieraczy V1, drugi, prędkość taśm transporterów V2, trzeci, prędkość jazdy V3 i odciążenie zespołów roboczych. W tym filmie omówię wpływ poszczególnych parametrów na pracę zgrabiarki taśmowej. Obroty rotorów podbieracza V1, taśm transporterów V2, a także inne ustawienia konfigurujemy z poziomu pulpitu sterującego, który montujemy w kabinie ciągnika. Przed rozpoczęciem pracy zalecamy ustawić zaczep na wysokości około 50 cm na długości od podłoża do stworzni zaczepowych. A następnie ustawiamy wstępnie prędkość rotorów podbieraczy V1 na około 60%, ustawiamy wstępną prędkość taśm transporterów V2 na około 50%, natomiast samą pracę rozpoczynamy z prędkością jazdy V3 około 12 km na godzinę, mając przez cały czas na uwadze, iż warunki polowe i ilość zgrabianego materiału pozwalają na pracę z ustawioną przez nas prędkością. W zależności od tego, w co wyposażona została zgrabiarka, koła bądź ślizgi kopiujące, wysokość grabienia ustawiamy tak, żeby palce sprężyste znajdowały się 3 cm od podłoża. Kąt pochylenia i wysokość wału dociskowego ustawiamy na środkowych otworach. Odciążenie układów roboczych powinno wynosić około 35 bar. W zależności od rodzaju podłoża należy doregulować układy robocze. Gdy zespoły robocze będą zbyt mało odciążone, może zachodzić zjawisko zostawiania śladów przez rolki wózka podbieracza na podłożu. Przy zbyt mocno odciążonej maszynie zespół roboczy może zostawiać materiał bądź przy dużych prędkościach podrywać się. Przedstawione przeze mnie ustawienia parametrów roboczych gwarantują odpowiednie pobieranie i układanie materiału wałki, a więc znajdą zastosowanie w większości prac polowych z użyciem zgrabiarki taśmowej. Po zastosowaniu się do przedstawionych przeze mnie wstępnych ustawień maszyny dokonujemy próbnego przejazdu, gdzie obserwujemy przepływ materiału z podbieracza na taśmę przenośnika i ułożenie pokosu. Wróćmy do wymienionych wcześniej głównych parametrów pracy maszyny. Pierwszy z nich, jakim będzie prędkość rotora podbieracza V1, ma bezpośredni wpływ na pobieranie i transport materiału na przenośnik taśmowy. Podczas ustawienia obrotów rotora podbieracza dążymy do sytuacji, w której to materiał rzucany jest centralnie na taśmę lub bliżej jej tylnej części w kierunku ekranu transportera. W sytuacji, gdy prędkość rotora podbieracza jest zbyt duża, materiał, zwłaszcza krótki, może być przerzucany poza ekran transportera. Jeśli natomiast prędkość rotora podbieracza będzie zbyt niska, materiał nie będzie w pełni dorzucany na taśmę transportera, co przy dużej ilości materiału może powodować jego przepychanie się między podbieraczem a przenośnikiem taśmowym. W czasie pracy z grabiarką może zaistnieć taka sytuacja, w której to warunki pracy będą wymagały większej prędkości rotora podbieracza. Ustawienia maszyny są zależne od wilgotności materiału. W takim przypadku, gdy parametr V1 jest ustawiony na 100%,
dozwolone jest zwiększenie prędkości na walewą ciągnika. Drugi z parametrów pracy, jakim jest prędkość taśmy transportera V2, ma bezpośredni wpływ na kształtowanie grabionego wałka oraz wpływ pośredni na zblokowanie materiału w podbieraczu. Zbyt mała prędkość taśmy nie pozwoli na odpowiednie odbieranie materiału z podbieracza, co w ostateczności może doprowadzić do sytuacji zapchania się maszyny. Natomiast zbyt duża prędkość taśmy transportera spowoduje nieprawidłowe, podstrzępione ułożenie wałka. W skrajnym przypadku może pojawić się problem z ślizganiem się materiału po taśmie i blokowaniem się materiału pomiędzy osłonkami podbieracza. Prędkość taśm transportera musi być dobrana tak, aby materiał płynnie zrzucany był z przenośnika na równy wałek. Przy dużej ilości materiału należy zwiększyć prędkość pracujących taśm do takiej, aby uniknąć sytuacji, w której materiał gromadzi się na taśmie. Zalecana prędkość pracy V3 to około 12-15 km na godzinę. Im więcej materiału i im bardziej jest on cięższy, tym prędkość jazdy musi być mniejsza. MRG wyposażony jest w wał dociskowy, który pomaga w pobieraniu materiału przez rotor podbieracza. W przypadku dużej ilości materiału prześwit między rolką a podbieraczem zwiększamy, a przy mniejszej ilości materiału rolkę zbliżamy do podbieracza. Odstęp nie może być mniejszy niż 5 cm, aby podczas pracy wał nie uderzał o palce sprężyste. W miarę przestrzenia materiału należy na bieżąco monitorować i w razie potrzeby korygować ustawienia parametrów V1, V2 i V3. W sporadycznych sytuacjach, gdy wyżej wymienione wartości parametrów pracy będą źle dobrane, może dojść do zablokowania się materiału. W celu wyeliminowania tego problemu w większości przypadków wystarczy cofnąć zestawem kilka metrów, a układy robocze automatycznie się oczyszczą. W ekstremalnych sytuacjach zawieszony materiał trzeba oczyścić ręcznie. Pamiętajmy, aby przy ręcznym odblokowywaniu zapchanych taśm transportera oczyszczanie przeprowadzać przy wyłączonym ciągniku i wyłączonej maszynie z bezwzględnym zachowaniem środków ostrożności, które zostały opisane w instrukcji obsługi. Jak na początku wspomniałem, zmiana ustawienia parametrów pracy jest prosta, szybka i realizowana z pozycji operatora. Prawidłowe ustawienie maszyny wpływa na uzyskanie maksymalnej wydajności przy zachowaniu wysokiej czystości paszy. Z pewnością przełoży się to na zdrowie Waszych zwierząt i zwiększenie produkcji gospodarstwa. Jak zawsze dziękuję Państwu za poświęcony mi czas. Nie zapomnijcie o najważniejszym, aby przed przystąpieniem do pracy zapoznać się z instrukcją obsługi. Do zobaczenia.